Rodzimy Kościół Polski. Słowiański model świata. Ręce Boga. Analizując zagadnienie motywu krzyża w starożytności, nie trudno stwierdzić, że był on symbolem naczelnego bóstwa. Wobec znanej i dość powszechnej w różnych religiach solaryzacji bóstw naczelnych. Również w przypadku kultury łużyckiej i pomorskiej chodzi o bóstwo słoneczne. Najbardziej przekonywująco dowodzi tak tzw. ryt narracyjny na kultowym naczyniu z białej kołowodzi. Składa się on z wielu uproszczonych rysunków, znaków ideograficznych wśród których przeważają postacie ludzkie stojące na grzbietach zwierząt oraz różne formy krzyża. Człowiek stojący na grzbiecie zwierzęcia w podniosłej pozie nie jest naturalnie wyobrażeniem realistycznym, lecz symbolicznym. Postacie tego rodzaju widoczne na naczyniu są duszami zmarłych, którzy dostąpili heroizacji. Posiadają wyolbrzymione, przypominające grzebienie dłonie, w większości dawnych słowiańskich rytów grzebień występuje bowiem w kontekście dialektyki najwyższych mocy, to jest Słońca i Księżyca. Wywodzone było to z przypominających pioruny wyładowań elektrycznych, tworzących zwykle czynności rozczesywania włosów kościanymi, używanymi między innymi przez ludność kultury pomorskiej grzebieniami. Powiązanie wizerunku grzebienia z liniami nieba, bądź to za pośrednictwem łączących je kresek, bądź rąk sięgających nieba, pozwala na interpretację tego wizerunku jako symbolu energii kosmicznej. Tym samym postacie herosów lub półbogów widniejące na popielicy z białych mają olbrzymie w kształcie grzebieni dłonie, ponieważ uczestniczą w zawiadywaniu ogniowym mocami niebieskimi błyskawicą i gromem. Jeden z przedstawionych u podstawy naczynia znaków w kształcie krzyża, którego ramiona zakończone są analogicznie jak ręce postaci ludzkich, wyraża całościową koncepcję teologiczną, stanowiąc jednocześnie abstrakcyjne przedstawienie najwyższych mocy oraz ich prerogatyw. W ten sposób nasi praprzodkowie przedstawili koncepcję Boga, którego nie potrafi wyrazić w żaden inny konkretny sposób, a jedynie przez atrakcyjny znak, znak, którymi nazywamy ręce Boga. Cztery piorunowładne ręce tworzące krzyż sięgają w cztery strony świata, obejmując go gestem władczym i opiekuńczym. W czterech polach pomiędzy ramionami tego prawosłowiańskiego krzyża widzimy z kolei cztery krzyże łamane. Sfargi. Są one znacznie starszymi, bo indoeuropejskimi znakami symbolizującymi bóstwo solarne. W tym przedstawieniu zawarto cztery lewoskrętne sfargi: dwie z pojedynczymi zakończeniami i dwie z podwójnymi. Tym samym symbolizują nie jedną, lecz dwie postacie ognia niebiańskiego, dwa aspekty boskości: słońce i piorun. Dwie pierwsze sfargi oznaczają moce słoneczne, zaś te z podwójnie złamanymi ramionami, jako że wyrażają większą dynamikę ruchu, przedstawiają moce piorunowe. Z tego względu, całość symbolu ręce Boga wyraża najwyższą boskość w dwóch jej aspektach. Słoneczno-ognistym i władczo-opiekuńczym. Duży centralny krzyż, którego ramiona zakończone są palcami, grzebieniami, symbolizuje Boga Najwyższego, a także wszechświat i równowagę, do której dąży natura. Sfargi umieszczone zaś pomiędzy tymi ramionami stanowić mają atrybuty boskiego pierwiastka sprawczego. W całości jest to więc symbol mocy wszechogarniającej i wszechobecnej, czczonej najpierw jako cztery ręce wyciągnięte w cztery strony świata, a później jako jeden słup o czterech twarzach światowid ze zbrucza. Symbol ręce Boga znaczenia odkrytego w centrum w białej kolowodzi jest niewątpliwie rdzennym, rodzimym symbolem wywodzącym się i pochodzącym z tej ziemi. Przypisywany jest ludności kultury przeworskiej, pierwotnie uznawanej za prasłowiańską, a w świetle najnowszych badań wiązanych również z wandalami, którzy wyruszając na swą wielką wędrówkę pozostawili na tych terenach znaczącą część swoich pobratymców, w większości zasymilowanych później przez Słowian. W miarę przybywania materiałów archeologicznych, a zwłaszcza polepszania ilościowego stanu źródeł z wczesnych faz wczesnego średniowiecza, przyjmuje się, iż na terenie Polski dochodziło do zazębienia się tak zwanego okresu wpływów rzymskich, w którym rozwijała się kultura grobów jamowych, przeworska, z okresem wczesnego średniowiecza. Na ciągłość pomiędzy ludnością kultury przeworskiej a populacjami słowian zachodnich wskazuje również badanie archeologiczne i genetyczne. Ten symbol znajduje również odbicie jako jeden z bardzo wielu późniejszych motywów pisankarskich.